Witam, z tej strony Sarge, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Puppeteer, w którym skończymy sobie akt czwarty. Pora na scenę trzecią. Kutaro odzyskał humor, gdy udało mu się utrzeć nosa klaczy po wygranym wyścigu. Teraz jednak byk rzucił mu niecodzienne wyzwanie. Gdy w Koloseum opadnie kurz, kto odejdzie z podniesionym czołem? Ciąg dalszy tej historii. No i właśnie w tym ostatniej, w tej ostatniej scenie pokonamy sobie generała Byka. Jak się okazało, nasza dwójka wylądowała w Meksyku. Loco Caliente. W okolicach Koloseum rozwieszono mnóstwo plakatów promujących walkę naszych bohaterów. W samym amfiteatrze czekali już stęsknieni widzowie. Kto zwycięży? Pretendent czy mistrz? Stadion aż tętnił od zakładów, a widzowie zajmowali miejsca wśród smacznych napojów, tańców i pieśni. Ależ elektryzująca atmosfera! Co tu się dzieje? Mamo, Kutaro! Ole, 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 ole! Dziękujemy, dziękujemy. Oglądajcie, jak przerabiamy tego byczka na takosy. Bawi was to? No to patrzcie! Kutaro zmierzył się już z połową Królestwa Zwierząt, a wciąż jest niepokonany. Kutaro! Walka wkrótce się zaczyna! Ruszaj pędem do Koloseum! Zaczyna się! Wszyscy kibicować Kutaro! Robię sobie szorowanko! Odzwoń później! Że co? Do diaska! Robię sobie szorowanko! Odzwoń później! Że co? Generał Klacz? Pokonana? Niewiarygodne! Kim ja pomocę? Żadne z was nie potrafi pokonać Kutaro? Tak, oczywiście. Byk. Na pewno wygra. Oby tak było. Pamiętaj o bezpieczniku. Dobrze. Tak, 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 małpo. Mam twoje banany, a teraz do roboty! W wiosce trwał festiwal, a pośród budynków wisiało mnóstwo interesujących dekoracji i ozdób. Generał Byk mówił coś o Koloseum, ale wszystkie te domy zasłaniają widok. Jak się przedostaniemy? O kurczę, tamto nie mogę się uderzać. Dobra, w takim razie lecimy. No i cóż, złowrogi... W wiosce było też mnóstwo piniat. Niektóre z nich były bardzo ciekawe. Nasz złowrogi miś, wydaje się mu, że tym razem Kutaro zostanie pokonany, ale my doskonale wiemy, jakie będzie zakończenie tej całej historii z generałem Bykiem. Nie damy się tak łatwo i mam nadzieję, że bez problemu go pokonamy, jak to robiliśmy z dotychczasowymi przeciwnikami. Budowali domy jak chcieli. Gdy tylko była taka potrzeba, potrafili wznieść jeden dom na szczycie drugiego. Myślisz, że możemy poprzesuwać te budynki? Możemy poprzesuwać. Tutaj też jest jakaś głowa. Czekajcie, może uda się ją zdobyć. Szkoda, że on musi grać solo. Nie wiem, próbuję coś tutaj wyszukać, ale chyba jednak w tym miejscu niczego nie ma, co? Raczej się nie wydaje, żeby coś tutaj było. Dobra, dlatego wchodzimy na górę, bez tego nie ma co tutaj już szukać. I spróbujemy wejść wyżej, żeby dostać się do tego Koloseum, gdzie mamy walczyć z tym generałem Bykiem. Dobra, w to musimy uderzyć, czekajcie. O, i teraz możemy Kutaro siłował przesunąć się z kolejnymi domami, aż udało mu się przedostać przez wioskę. Okej, może jednak lepiej będę normalnie tymi nożycami uderzał tutaj, bo inaczej trafię na te przeszkody różne, a to by nie było nic dobrego.
Splątane ze sobą domostwa tworzyły szalony labirynt. Którędy do Koloseum? Nie wiem, więc powiedzmy w górę. Rusztowanie wyglądało, jakby miało się zawalić. Oj, muszę uważać, kurczę, żeby tutaj nie wyrzucić tego stwora. Okej, no i mamy duszę. Tutaj kolejny jest. No, spokojnie, spokojnie, bo zlecę, no. Trzeba bardziej uważać. Jeszcze raz. I gotowe. Teraz schodzimy na górę. Proszę bardzo. Jest kolejny, też go dorwiemy oczywiście, nie daję mu spokoju. No i ciekaw jestem, jak ta walka z generałem Bykiem będzie wyglądać. Bo akurat ta walka z Klaczą była dość interesująca, dość oryginalna w stosunku do tego, co mieliśmy dotychczas. Więc teraz może też będzie coś innego. Kryjące się w cieniu zamierzały odebrać życie Kutaro. Dobra, ten dom też przesuniemy. Zobaczymy, co to da. O, proszę bardzo, znowu będę mógł wejść wyżej. A tutaj jest kolejna głowa, tylko że też chyba jej nie mam w tej chwili, co? Tutaj nic zdobywać raczej nie mogę. To nie jest chyba ta głowa, którą ja mam teraz przecież. A też takiej nie mam. Dobra, to w takim razie wbijamy się jeszcze wyżej. Najpierw w prawo może jeszcze. Okej. Niech tutaj się jeszcze zregeneruje. I teraz z powrotem na górę wejdziemy. Oj, przesadziłem troszkę, przesadziłem, no. Jeszcze raz. Wejdźmy na górę. Teraz tutaj. No i jesteśmy. Tutaj w ogóle jest hak, którego trzeba będzie użyć. Obrazek z balonem. Tylko że też na taką odległość tego nie zrobię. Dobra, to muszę się przybliżyć. Kurde, co ja w ogóle robię? No, do góry, do góry. Coś jest nie tak. No spokojnie, no spokojnie, żeby z domu głupiego błędu nie zrobić. No i co, teraz da radę? Uwielbiam balony. Patrz! Unoszą się ku chwale! Aha, i dzięki temu mogę wejść na górę, patrzcie. O to mi właśnie chodziło. Oj, tylko że nie mogę przesadzać tutaj, muszę troszkę odczekać. Aha, bo muszę tam jeszcze naskoczyć. Tutaj i będę dzięki temu się dostało wyżej. W takim razie wbijamy się tutaj. Teraz przeskok. I do teleportu. No, nareszcie, chciałbym się rzec. Co my mamy tutaj? Wioska chyba wystawiła dzielnego pretendenta. Życzymy mu szczęścia. Walka rozpoczęta. Szkoda. Czekamy teraz na prawdziwego bohatera. Okej, czy ja go normalnie nie załatwię? Nie, dałem radę, okej. Tutaj co mamy? No dobra, zabierzmy. Skrzynka blokuje okno. Ale ją można zniszczyć. Dokładnie. Teraz mamy hak. Kolejny balon. Może się przydać. O, może tutaj znajdziemy głowę, patrzcie. To się porusza niby. No nie wiem, niby to się nie chce zniszczyć. Kurczę. Cały czas widzę kolejne głowy, których nie mam. Się zastanawiam, gdzie one mogą być. Dobra, nieważne. Wchodźmy jeszcze wyżej w takim razie. Tutaj znowu przesuniemy kolejne. A nie, tutaj, w tę stronę. Okej. Dobra, to niech będzie. Mam nadzieję, że do mnie za chwilkę nie przygniecie. Już myślałam, że zostanę kanapką. No ja też już myślałem, kurczę. Ale okej, tam muszę wejść na górę i dzięki temu zniszczę kolejne przejście. Patrzcie, tutaj jest. Mocniej, Kutaro! Musisz uderzyć mocniej! Kurczę, a więc w większej wysokości. Musiałem bardziej wyskoczyć. Na przykład tak. Dokładnie. Adios, domeczku! Właściciel może mieć pretensje. Dlaczego? Teraz ma apartament. Okej, przesuniemy ten domek tutaj i dzięki temu będę mógł się dostać do tamtego stwora bliżej. A o to nam przecież chodzi. Proszę bardzo. Dobra, tego też załatwimy. I tutaj kolejna skrzynia do zniszczenia. Jeszcze jeden hak. Kolejne balony!
całe serce przepełnia radość. Bardzo jest fajne to tutaj, że teraz naprawdę te wszystkie różne umiejętności musimy wykorzystywać, żeby przechodzić dalej. To nie jest tak, że otrzymujemy nową umiejętność, a później o tych starych zapominamy. Wręcz przeciwnie, tutaj naprawdę każda zdolność jest do wykorzystania i jest bardzo przydatna. Okej, zdążyłem uciec. Teraz wchodzimy jeszcze wyżej. Lśniąca brama! Super! Ale jak tam dotrzeć? A patrzcie, tutaj akurat mam właśnie dobrą głowę, więc użyjmy jej i zobaczmy, co się stanie. Wow! Całkiem sporo, co? Dobra. Nikogo nie ma! Szkoda okna! Okej, czyli jak tam przejdę? Najpierw tutaj zobaczmy. Ale tutaj nic nie ma. A, bo muszę w to uderzyć, okej. Zobaczymy. Teraz! Dobra. Nie wystarczyło tylko tak sobie przejść. Ale to jeszcze nie koniec naszej podróży. Po pokonaniu miliarda domów, Kutaro zaczął się martwić, czy koloseum w ogóle istnieje. Spójrz na te balony! Kolczaste! No, tych kolczastych to trzeba się trzymać z daleka, no bo wtedy od razu stracimy kolejną głowę. Ale nie ma problemów. Dobra. Bardzo pomysłowy poziom w ogóle z tymi domami. Też jeszcze czegoś takiego nie było w tej grze. A to już też się zdążyliśmy przyzwyczaić, że właściwie każda scena, każdy akt to jest inny rodzaj tych poziomów, więc fajna sprawa. Myślałem, że wszystkie sceny tutaj w tym akcie będą na takich terenach pustynnych. A tutaj proszę, przenieśliśmy się do Meksyku. Kurczę. Ach, ominąłem tamtą głowę, ale może niepotrzebnie w sumie. Chociaż może teraz ją zdobyłem, już sam nie wiem. W każdym razie tutaj spróbujmy przejść. Okej, spadamy. O, proszę. Tam możemy wrzucić bombę, co ciekawe. Przestańcie szaleć, zanim coś zepsujecie! Domowe zapasy doprowadziły wiele kanap do śmierci. Nie róbcie tego w domu! Dobra, jeszcze tu jest jeden przeciwnik, którego pokonamy i dopiero teraz przejdziemy sobie dalej, co? Dokładnie tak. Żaden festiwal nie może się obyć bez wielkiej piniaty. Wór ten pełen jest słodyczy i zabawek. Wieśniacy z bałkami zlatują się do niego jak pszczoły do miodu. Nie sięgną! Dzieci kochają chwilę, gdy piniata pęka. O, śpiewają! Wesoła piosenka dzieci odbijała się echem po całej okolicy. Okej, tutaj muszę uważać, jak widzieliście, bo przed chwilą źle poleciałem i przez to trochę straciłem życia. Podchwycił dźwięk, a dźwięk podchwycił jego. Szybowali w górę i w górę! Gdy wzniósł się ponad budynki, przywitał go piękny pokaz sztucznych ogni. Pięknie! Możemy obejrzeć? Uwielbiam fajerwerki! O, jakie ładne! I romantyczne! Tutaj muszę wrzucać te bomby, żeby mi się odblokowywało przejście. Na walkę wieczoru! Niesamowite starcie pomiędzy obecnym mistrzem generałem Bykiem, a debiutującym Gringu Kutaro! Możemy wlecieć do koloseum na rakiecie! Okej, czyli już jesteśmy prawie na miejscu w takim razie. Widzimy koloseum faktycznie. Oj, uciekałem przed tą rakietą póki co. Mamy wlecieć na rakiecie, czyli domyślam się, że tutaj jakoś się jej złapiemy, czy coś. No, jeszcze trochę, jeszcze kawałek. O, właśnie, coś takiego. I bardzo dobrze. Hej! Zaczekaj, Kutaro! W narożniku czerwonym, znany i kochany mi... Bogini księżycowa! Brutalna zasadzka! Zaczyna się robić gorąco! Łup! Kutaro oberwał! Walczyć!
Rozpoczyna się walka stulecia! Użyj tego ustrojstwa! Kutaro, użyj tego ustrojstwa, by powstrzymać byka! Dobra, ale spokojnie, czekajcie. Czyli tak, ja to tutaj odbijam i wtedy mogę wlecieć na górę. Tylko, że muszę chyba poczekać aż... O właśnie, aż ten byk tutaj przyjdzie. Aha, i wtedy go uderzyć, dobra. Już rozumiem. Wejdźmy w takim razie, musimy tylko wyczekać na dobry moment. Kurde, teraz trochę za późno. Ale pewnie wiecie, o co chodzi. Kiedy on tak przechodzi, to muszę na jego grzbiecie wylądować. I wtedy go załatwię. No kurczę, znowu ominąłem, no. Jeszcze raz. Próbujemy. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej. Okay. Tym razem się udało. O, wstał! Mistrz wstał! Jak ja kocham tego modu. No i cóż, pewnie tak trzy razy trzeba będzie powtórzyć i wtedy go pokonamy. Nie będzie z tym raczej większych problemów. No, spieszmy się tutaj. Pytanie, czy znowu to na tym będzie polegać tutaj. Aj, trafiłem, dobrze. Koniec powietrza! Uda! Stanął na kopyta! Uwaga! Nadchodzi tornado! Gdy robi się czerwony, jest gotów do ataku! Patrzcie, mam specjalny atak dzięki temu, że mam głowę... Aj! Dzięki temu, że mam głowę... rakiety. Tylko, że kurde, teraz tego nie wykorzystałem niestety. Na żywo walkę o mistrzostwo MWF z Koloseum! Teraz! Walnij go z góry! No, da radę? Czy to już będzie koniec? Niestety nie. Kurde, skubanie sobie wytrzymały bez tego. No, uważajmy, uważajmy. Kurczę, szkoda, że straciłem tą rakietę wcześniej. Naprawdę wielka szkoda. Okej, co on tu jeszcze wykombinuje? Przydałoby się wejść na górę. Może teraz? Okej. Niestety, ale tej głowy nie wykorzystam, która się teraz pojawia. 2,9! Czempion nie opuszcza! Ajajaj! Straciłem głowę, ale dobra, nie jest najgorzej. Pretendent okładają się niczym urząd skarbowy z podatnikiem! O nie, 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 dogoni nas, dogoni! No właśnie. Jeszcze zabiorę sporo tę głowę, o ile mogę. Tak jest. No. Tutaj mogę oberwać. Dobra, na górę, szybko, szybko, szybko! Póki jeszcze zdążę. Ach, tylko że niestety ominął mnie. Spróbuję jeszcze raz. No, nie zdążę, nie zdążę. Albo jednak... Okej. Okay. Powinno się już udać. Koniec z nim! No i proszę, udało się pokonać generała Byka. Pora na wykończenie. To nie koniec! Wołowina w natarciu! On ze mnie brni! Oż ty! Złaś ze mnie! Nie! Wygrasz! Knockout! Kutaro, wygrałeś! Dom! Brawo, malutki! Mistrzu, twój pas! Byk i Klacz zdeptali dumę Kutaro, ale teraz to się nie liczy. Odzyskał hop! Dobre wieści, ser! Moc Kutaro wzrosła! Jest na tyle silny, że pokonał nawet byka! Kutaro, co? Masz gorączkę czy jak? Mów normalnie! Spokojnie! Wciąż wyprzedzamy ich w tej złowrogiej grze!
Kutaro wkrótce zginie. Misiu będzie orze. Fala okrzyków i gratulacji porwała Kutaro. Hałas był tak niemiłosierny, że chłopiec nie usłyszał, jak małpa wpada na pomysł. No kurczę, nam się akcja zatrzymała w takim momencie i w piątym akcie dowiemy się, na jaki pomysł wpadła małpa. I pewnie nie będzie to nic miłego dla Kutaro. No ale zobaczymy dopiero w kolejnym akcie, jak to się dalej potoczy. Kutaro pokonał potwora sprawnym cięciem Kalibrusa i uwolnił duszę wszystkich dzieci, co do jednego. Doskonale, Kutaro! Uwolnione dusze zmierzały do domu. Chyba uwolniłem wszystkie dusze z tego, co powiedział teraz narrator w takim razie. No i proszę, akt czwarty ukończony. No i przed nami akt piąty, ale zanim zakończymy ten odcinek, to tradycyjnie zobaczymy sobie jeszcze kolejną książkę z obrazkami. To jest zawsze te miłe uzupełnienie fabuły. Zobaczymy, o czym teraz będzie kolejna księga. Księga receptur wiedźmy. Dobra, to otwórzmy i zobaczmy. Księga receptur wiedźmy. Na żywo z zamku Płaczewo Ezma Poc gotuje. To jedyny program kulinarny, w którym certyfikowana wiedźma, czyli ja, uczy przepisów magicznych. Kot leżący u stóp wiedźmy spróbował ziewnąć. Znowu ten miauczek. Miałeś przestać. Proszę? Powiedziała wiedźma niewinnie. Przez twoją ostatnią przyprawową niespodziankę generał prawie wylazł z siebie, a chciał tylko coś na ból zęba. Wiedźma wzruszyła ramionami. Najlepiej odwrócić uwagę od bólu, zastępując go innym. A co powiesz o mężu i żonie, którzy nie byli pewni swoich uczuć? Twój pudding szczerości tylko pogorszył sprawę. Prawda ich wyzwoli. Musi być gorzej, żeby później było lepiej. Kot przewrócił oczami. Widzę, że marnuję tu czas. Dobranoc. Zawsze musisz wykpić się lenistwem. Kot już był w krainie Białego Niedźwiedzia, gdy nagle ktoś zapukał. Orety! Ciekawe, kto tym razem nas odwiedzi. Był to gwardzista z zamku Płaczewo. Że co? Przysyła cię twój pan? Wszystko wyjaśni ten list? Wiedźma zaczęła czytać na głos, a na jej czoło wystąpił pot. Madam Wiedźmo, moi żołnierze i marionetki są beznadziejni. Cały dzień płaczą i narzekają. Żądają jakiejś rozrywki. Masz może przepis na zadowolenie? Nie wiesz, jak to jest być samotnym, odtrąconym. Mieć tylko wyimaginowanego przyjaciela, poduszkę. Ja też zresztą nie wiem. Musimy im pomóc. Orety! Ruszyło cię? No dobrze. Dzisiejszy przepis w Ezma Poc gotuje to... gulasz szczęścia. Łapcie długopis i kartkę, podaję magiczny przepis. 30 grzybków szczęścia z księżycowych pustkowi. 3 kaktusy i korzenie. Do tego dzikie wino w plastrach. I na koniec 2 łyżeczki tajnej przyprawy. Coś, co można znaleźć w każdej zamkowej piwnicy. Lunakus, spunakus. Smacznego! Żołnierz jakoś nie chciał skosztować. Co jest? Nie chcesz sprawdzić? Król cię zabije, jeśli przyniesiesz lipę. No dobrze. Wiedźma zerknęła na podłogę. Yin-yang, leniu, wstawaj! Skosztuj kapkę i powiedz, jak się czujesz. Już!
Kot ostrożnie chlipnął wywaru swojej pani. Trzeba zatkać nos, ale... Miau! Do 100 000 paczek żwirku, to jest dobre. Robi się ciepło i wesoło i... O, czuję się mruczyście. Mógłbym dzisiaj umrzeć bez żalu. Ojej, czyżbym dodała za dużo przyprawy? Mówią, że bez odrobiny tragedii nie można docenić szczęścia. Tajna przyprawa? To toksyna węża, tylko nie można przesadzić. No nie patrz tak na mnie. Jeśli chcesz się wydostać z tego padołu, mówmy wprost. Musisz iść wprost do nieba, ale spokojnie, ponoć mają kablówkę. Okej. Okay. Mieliśmy tym razem historię wiedźmy, coś na jej temat powiedziane, a przy okazji też na temat Yin-Yanga dowiedzieliśmy się, w jaki sposób stał się tym jakby duchem. Więc tak jak już mówiłem wielokrotnie, warto te księgi sobie przeglądać, żeby po prostu czegoś nowego się na temat fabuły dowiedzieć, albo przynajmniej uzupełnić sobie jakieś wiadomości na temat właśnie historii. No bo nie wszystko jest mówione w tych poszczególnych scenach i aktach. Tutaj jeszcze na koniec wam tylko pokażę nowe głowy, jakie sobie zdobyłem w akcie 4. Na początek mamy pieska preriowego i tradycyjnie, jeśli chcecie sobie przeczytać opis, historię takiego pieska preriowego, danej głowy, to po prostu zatrzymajcie sobie film. Ja lecę dalej, mamy skamielinę, kowboja, rewolwer, lokomotywę. I czy to będzie wszystko? I jeszcze rakieta. Dobra, a więc tyle tutaj głów odkryliśmy, dokładnie 6. Ale oprócz tego, jak widzicie, są jeszcze inne, których wcale nie odkryłem, więc po raz kolejny informacja o tym, że jest tutaj sporo do zbierania w tej grze, jeśli chcemy ukończyć ją na 100%. No ale cóż, tak jak już mówiłem wcześniej, ukończyliśmy sobie rozdział 4, akt 4 właściwie, więc na 5 akt przyjdzie pora w kolejnym odcinku. Tak więc dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie.